ale o co właściwie tu chodzi? To jest jakiś zbiór śmieci, jakichś odpadów cywilizacyjnych. Czy to jest dzieło sztuki? Nasza twórczość inspiruje przede wszystkim młodych ludzi. Sztuka jest wpisana w nasze życie i to, czy my ją dostrzeżemy, to jest kwestia indywidualna. I mówiąc szczerze, od artystów nauczyłem się realizować własne marzenia. Jest to na pewno praca z człowiekiem i praca na tkance jest na pewno czymś innym niż praca na papierze. To jest straszne, ale sobie wyobrażam po prostu, co ten tatuaż będzie przechodzić, że ci ludzie będą, którzy go noszą, nie wiem, będą brali śluby, rozwody, będą przeżywali pogrzeby, jakieś wesołe sytuacje i to cały czas tam będzie. A na końcu trafi do ziemi, czy zostanie spalone gdzieś w jakimś krematorium i odejdzie razem z tym człowiekiem. Ja tatuując jakby wzory, które jakieś tam projektuję dla ludzi, podchodzę do tego tak samo jak do malowania obrazu, więc robiąc ten tatuaż, to myślę o tym w ten sam sposób, jak malując na płótnie. Zagęszczam tą płaszczyznę, tak jakbym wypełniał płaszczyznę na kartce ołówkiem. I wydaje mi się, że to też daje taki jakby unikatowy ten efekt. Czuję się wtedy, że to jest mój tatuaż, a nie jakby praca zrobiona mechanicznie, tylko czyste rzemiosło. Ja nie chcę nic nikomu sprzedawać, robię to dla siebie. A tatuaż już jakby zostaje, to musi być jakby chęć posiadania rysunku. Czy faktycznie da się stworzyć ubranie, które nie istnieje, a później je założyć? Inspiracje czerpiemy przede wszystkim z pokrewnych sztuk wizualnych. Mocno inspirujemy się klasyczną fotografią modową. Nasz styl, on miksuje tą stylistykę trochę gamingową, trochę futurystyczną, trochę powiedzmy techno, z klasyczną fotografią modową, z elegancją. Czy te ubrania są w praktycznym świecie niemożliwe? Tak, zdecydowanie. To jest siła tego projektowania w 3D, że można zrobić dokładnie wszystko. Te mogą być dosłownie drugą skórą, albo mogą być milionem kwiatów, które są nałożone na zdjęcie czy wirtualnego awatara. Być po prostu wszystkim, czym sobie wymarzę. Wierzymy przede wszystkim w to, że w bardzo bliskiej przyszłości będziemy jeszcze mocniej dzielić to nasze życie pomiędzy świat realny a świat wirtualny. Za sprawą metaversu, który już jest ideą bardzo rozpowszechnioną, już się z nią zaznajamiamy. Bardzo dużo osób z generacji Z funkcjonuje po prostu w metaversie.
Wychowałem się na blokowisku i w sumie jak się wychowywałeś w tym miejscu, to bardziej myślałeś o tym, żeby przetrwać w ogóle na tym osiedlu. Po iluś tam latach znajduję dokładnie na tym osiedlu obraz. Był dla kogoś śmieciem, rzeczą bezwartościową, którą zdecydował się właśnie wyrzucić na śmietnik, a dla mnie stała się tak naprawdę początkiem przygody ze sztuką. I to jest ten obraz, który wisi tam w sypialni nad łóżkiem. To jest dokładnie ten obraz. Cieszyłam się, że moi rodzice mają ogród i że w tym ogrodzie jest duże zaplecze, żeby móc co nieco powycinać. Miałam bardzo tolerancyjnych rodziców, którzy wspierali mnie w takim wychowaniu, w którym kreatywność odgrywała bardzo ważną rolę. Tutaj w tym mieszkaniu dochodzi do takiego nakładania się warstw, jak warstw w budowie ziemi na przykład, nie? Że jest w tym przekroju, że to jest to i tutaj też jest ta warstwowość. Staram się poszukiwać takich ciekawych form, jeżeli chodzi o naczynia, i do nich dopowiadać resztę. Każdy kolejny jakiś taki element, który się tutaj pojawia w otoczeniu, nawet tej zwykłej ściany, ma sens i znaczenie, bo te obrazy tak właśnie migrują, przechodzą z kąta w kąt, zestawiam je z poszczególnymi pracami. Kwiaty są bardzo wymagające, kwiaty lubią oddychać, kwiaty nie lubią przeciągów, kwiaty lubią stosowną wodę, odżywkę, lubią też kwiaty być dobrze potraktowane i skomponowane w kontraście lub w podobieństwie. Jak budzę się, to mam w otoczeniu swoim konkretne dzieła, które właśnie tutaj mają się znajdować. Nie jest to przypadkowe zestawienie, ani też nie jest ich przypadkowa rola w tym momencie. Moje pomysły dla moich odbiorców, tworzę je najpierw chyba bliżej serca, a później dopiero w głowie. Czasami mam wizję taką prawie że w śnie. Jest pewna sytuacja szczególnie intrygująca i fajna, mianowicie wtedy, kiedy sztuka wychodzi na ulicę, kiedy nie można jej ominąć, kiedy przechodzeń zderza się z nią, czy chce tego, czy nie. Kiedy zaczynaliśmy razem ze stacją Muranów malować pierwsze murale na Muranowie, było to coś zaskakującego dla mieszkańców. Natomiast już po kilku miesiącach, po tym jak ten mural powstał, okazało się, że mieszkańcy bardzo się zaczęli z nim utożsamiać. Po prostu stał się wizytówką ich kamienicy.
Tak się złożyło, że jesteśmy teraz w Kolegium Da Vinci w Poznaniu na Kuczeby. To uczelnia grafików, informatyków, projektantów gier komputerowych, ale też kreatywnie zarządzających liderów. I widzę wyraźnie, że możliwość obcowania przez nich ze sztuką zmienia ich poglądy, sposób myślenia, kreatywność. Świadomie całą kolekcję Voxa Artis, czyli jedną z większych kolekcji współczesnej sztuki polskiej, postanowiłem właśnie tutaj ulokować. Dla mnie mural w mieście jest sposobem na opowiedzenie jakiejś historii. W zasadzie wszystkie murale, które namalowałem, poświęcone są jakimś konkretnym tematom, wydarzeniom, postaciom. Raczej nigdy nie robiłem murali, które są stworzone tylko w celach estetycznych. W zasadzie wszystkie te murale, które malujemy, są związane z konkretnym miejscem. Powiada się, że współczesna sztuka jest trudna w odbiorze. I to prawda. Część dzieł rzeczywiście trzeba definiować, trzeba je próbować zrozumieć. Dotyczy to także sztuki w przestrzeni publicznej. Są takie, które wywołują nasz uśmiech, które nas bawią, ale są też takie, wobec których stajemy troszkę bezradni, szczególnie jeżeli nie mamy przygotowania odpowiedniego do odbioru sztuki. Taką pracą jest na przykład tu, stojąca nad Jeziorem Strzeszyńskim, praca, instalacja właściwie Roberta Kuśmirowskiego, Tężnia Sztuki. Uważam, że to jest najciekawsza formuła do współpracy z artystami, bo dzięki temu powstają w ogóle nowe rzeczy. Po drugie, bardzo często połączenie kompetencji naszych, czyli moich współpracowników i artysty, czasami zaproszonych ekspertów, powoduje, że powstają dzieła sztuki, które być może nie powstałyby, gdyby nie ta współpraca. Z innej perspektywy mamy niesamowitą satysfakcję, bo wchodzimy w bliskie relacje z artystą, widzimy całą kuchnię, jego wszystkie stresy, cały sposób myślenia, jego technologię pracy i jesteśmy w pewnym sensie współtwórcami. Także od dłuższego czasu właściwie nie kupuję dzieł sztuki, tylko wspieram projekty artystów, którzy często chodzą z marzeniami i czekają na okazję, żeby coś zrobić. W naturze mogę odnaleźć nieskończoność inspiracji w tworzeniu, w moich projektach. No to jest więcej niż pasja, no to jest życie. Ja próbowałem kilka razy w życiu się od tego odkleić, ale się nie da. Choćbym nie wiem, próbował jak. Po prostu tej skóry z siebie nie da zrzucić. Człowiek nie da rady. No ale niekiedy to uwiera, nie? Jest to część rzeźb z wystawy Homo Empathicus. Tą grupę nazwałam choroby cywilizacyjne. Chciałam przedstawić dwie wizje, pozytywną i negatywną. To jest wizja negatywna. Widzimy tutaj ludzi karykaturalnie zdeformowanych przez śmieci, przez odpady naszej cywilizacji. Płetwale błękitne są jednym z najbardziej
charakterystycznych symboli naszej planety i przez doskonalenie przemysłu zostały prawie wytępione do zera. No i to skojarzyło mi się z udoskonaleniem przemysłu wojennego i dlatego nazwałem ten cykl obrazu Wieloryby Pokoju. Homo empaticus, człowiek współczujący, współodczuwanie, połączenie z drugą istotą jest dla mnie fundamentem w każdej chyba dziedzinie, którą robię. Czy by to była właśnie rzeźba, czy muzyka, jest to fundament moich prac. Każdy z nas widzi sztukę inaczej i po prostu może najciekawsze w tym jest konfrontacja ludzi z tego, jak oni to obserwują. W trudnych momentach zawsze człowiek szuka pocieszenia między innymi w dziełach sztuki. No, chciałabym dorzucić jakąś pozytywną cegiełkę do tego świata, poruszając właśnie te tematy, które są dla nas no, niezbędne. W pierwszej kolejności musimy się uporać z kryzysem klimatycznym i myślę, że to jest najważniejsze i mam nadzieję, że chociażby poprzez takie działania mogłabym trafić do jakichś ludzi z tym tematem. Na martwej planecie nie będzie sztuki. Możemy zadać sobie pytanie, po co właściwie nam ta sztuka w przestrzeni publicznej? Zmusza nas do poszukania naszej własnej, indywidualnej odpowiedzi. Ja myślę, że sztuka, która trafi do czyjegoś serca, może naprawdę zmienić życie, tak jak zmieniła moje. Sztuka zmienia wszystkich. To jest rzecz indywidualna. Czy jesteśmy na tyle wrażliwi, żeby ją dostrzec?